Witajcie, nazywam się Mati, a dziś porozmawiamy sobie o wielkiej przemianie pewnej influencerki. Mati, a co masz taki dobry humor? Może nawet niedobry, ale słońce świeci, ładną koszuleczkę dostałem, ładną czapeczkę dostałem, założyłem TikToka, na którego oczywiście serdecznie zapraszam, tam wstawiam zdjęcia. Nie filmy, przepraszam, to wstawiam. Nie, jakieś, no fajnie, fajnie jest, a poza tym tak sobie pomyślałem, że już mam dość tego moralizatorskiego tonu, tego załamywania się, tego smutku, ponieważ to i tak nie ma sensu. Bo serio, po jaką cholerę martwić się, przejmować się i bawić w jakieś pouczanie, skoro w przeciągu jednego tygodnia mieliśmy skamowanie Laluny, mieliśmy wiadomo co fagaty, a teraz mamy Queen of the Black. 3 dni i wszyscy i tak o nie zapomną. Także weźcie sobie wasz ulubiony napój, dobre chrupaski i zasubskrybujcie, bo tak się podobno ogląda lepiej i odmuszcie się razem ze mną przez kolejne 10 minut. Na 19-latka, wisiała na poręczy balkonu, wcześniej rozwaliła łową lustro. No co, takiego tytułu też nie spodziewaliście, nie? Portal kryminalki.pl. Ej, Mati, a to może jakiś fejkowy portal? W sumie rację, no to skąd mam wam przeczytać? Z Super Expressu, czy może z Onetu? No dobra, niech ci będzie, ale Queen of the Black ma 18. 19. Rocznikowo. Rocznikowo 19. Kurczę, ale ciekawe te. Taka maska różowa z taką czachą tutaj. I tutaj. Ja nie wiem co to jest, nie wiem co. Brokuły? Kalafior? Fajne. 40 gram. Mhm. I tu tak kojarzę skądś go. Te mieszkanie też coś. Kurczę, kojarzę. Skądś kojarzę, ale nie wiem. Nie wiem kurczę skąd. A wy? Wśród miejscy wywiadowcy zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o posiadanie narkotyków. No dobra, to może faktycznie nie chodzi o Queen of the Black. Queen of the Black nigdy nie bierze, a jak wszyscy wiemy... Zioło to nie jest narkotyk. W mieszkaniu pary policjanci znaleźli ponad 50 gramów marihuany ukrytej w różnych miejscach. Dobra, nieważne. Wszystko zaczęło się od interwencji związanej z zakłóceniem porządku publicznego i spoczynku nocnego zgłoszonego przez sąsiadów. Widzicie? To nie jest nawet tak, że jak Queen of the Black coś odwala, to jest o niej głośno w internecie. O niej ogólnie jest głośno. Nawet w jej mieszkaniu. Policjanci ze śródmiejskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego zostali poproszeni o interwencję w związku z zakłóceniem porządku publicznego i spoczynku nocnego. Z relacji sąsiadów wynikało, że z jednego z mieszkań słychać głośne krzyki, dźwięk tłuczonego szkła, a z poręczy balkonu na pierwszym piętrze ma zwisać młoda kobieta. O proszę, tłuczone szkło. Ja coś kojarzę z tym tłuczonym szkłem. Kurde, no coś kojarzę. Coś było z tłuczonym szkłem. Coś, kurde, ale... No nic, nie przypomnę sobie. No co do zwisania z tej poręczy, moi drodzy, no komu z nas się to nie przydarzyło? No komu z nas się to nie przydarzyło? Mi na przykład. Mi na przykład się nie przydarzyło. Wywiadowcy błyskawicznie przyjechali pod wskazany adres. Kiedy pojawili się na miejscu, 19-latka stała już na trawniku, a przy niej przypadkowi świadkowie zdarzenia. Policjanci udzielili pomocy przedmedycznej 19-latce, wezwali pogotowie, po czym weszli do wskazanego przez zgłaszających mieszkania, w którym zastali rówieśnika kobiety. Mężczyzna oświadczył, że doszło do kłótni, na skutek którego jego partnerka najpierw uderzyła kilkakrotnie głową w lustro, następnie próbowała skoczyć z balkonu. No i wszystko jest już jasne. Może to być jak najbardziej przypadek, że zdjęcia na stronie pokrywają się z mieszkaniem, które Julka pokazuje na TikToku. Może to być również przypadek, że chłop w kajdankach pojawia się razem z nią na Instagramie. Może to być również przypadek, że Julka ma teraz zabandażowaną głowę i rozbite lustro w pokoju oraz zapowiada grube storytime, o którego wszystkim nam opadną szczęki, ale... Ja nie do końca wierzę w przypadki. Najprawdopodobniej wszystko zakończyłoby się na pouczeniu lub wniosku o ukaranie do sądu, gdyby nie jeden istotny szczegół. No kurczaki pietrzone, co to mogło być? Wywiadowcy po wejściu do mieszkania poczuli wyraźną woń marihuany. Sprawdzili więc dokładnie wszystkie pomieszczenia, znajdując w różnych miejscach w sumie ponad 50 gramów tego środka odurzającego. Kurde, 50 gram? Gdzie oni to wszystko pochowali? Mhm, tu jest ten chłopak. Mhm, ciastka takie. Cztery wo... Co to jest tutaj? To jakieś... tabletki?
To może bakłaż, a fasolki może takie małe. Raz, dwa, trzy. Trzy worki. A tu jeszcze miejsce na tabletki, patrzcie, żeby pamiętać każdy dzień tygodnia, moi drodzy. Pamiętajmy o zażywaniu suplementów, witamin codziennie. Tylko codzienna suplementacja poprawia nam wszystko w organizmie. Pamiętajcie, o, tutaj. No. Tymianek. O. Proszę bardzo. Ale ta maska jest cudowna. Ta maska, gdybym jednym obrazkiem miał opisać Queen of the Black, to bym pokazał tą maskę, nie? Z tyle starczy. Nic więcej, moi drodzy. O, to też fajne. Zippo. Dobrze. Up, przepraszam za reklama tutaj. Tutaj bongo, bongo. Bongiem pogania. No i wiadomo, Rick and Morty, nie? Ale jednak tutaj, moi drodzy, czyli tego zioła nie pochowali. No, widzicie, moi drodzy, zawsze miałem Queen of the Black za sprytną bestię. Para została zatrzymana i usłyszała zarzuty posiadania narkotyków, za co zgodnie z ustawą grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ. To co, moi drodzy, ilu z was mnie wyzywało po tym, jak Queen of the Black przeszła wielką metamorfozę, wyszła na prostą, a ja mimo kibicowania gdzieś tam jednak powątpiewałem w jej prawdziwą przemianę za sprawą tego, jak zachowuje się na streamach. To złoty, to złoty. Dziękuję! Ale za to... Ej, Justin, on mi wczoraj 200 zł wysłał, ja... Teraz z tego, co wypisuje na swoim Twitterze. I mógłbym pokazać wam, co na tym Twitterze pokazuje, ale wyobraźcie sobie coś obrzydliwego, obleśnego, paskudnego, pisanego przez dziewczynkę, która jest niedojrzała i chce atencji, i będziecie mieli dosłownie posty. I to nie będą przesadzone posty. To będą dosłowne posty 1:1. I taki jeszcze mały news podczas montowania. Zastanawiałem się, czy na pewno to Queen of the Black, bo zawsze jest jakieś ryzyko, że to może jednak nie ona i że się pomyliłem. Nie pomyliłem się. Neon, czyli jej był chłopak, napisał na swojej relacji na Instagramie: Free Julia Pelc. Także ten. Cóż mogę powiedzieć poza szczerymi gratulacjami? Może teraz faktycznie będziemy świadkami wielkiej przemiany. Co prawda potrwa ona jakieś 3 lata, ale wiecie, trzymam kciuki. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Select Shop, a tu macie TikToka. Już zapraszałem, ale na TikToka bardzo serdecznie zapraszam. 2 filmy dziennie wrzucam. No, głaszczę psa i w ogóle pamiętajcie, co złego to nie trzymajcie, cześć, bye! Spoko, Julka, pamiętaj, rok nie wyrok, a 3 lata.